Dorota Łosiewicz, to są gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Zapytam moich gości, gości w studiu, jak uniknąć cukrzycy, proszę państwa, bo można uniknąć cukrzycy, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Może teraz od drugiej strony przedstawię pani Barbara Wojda, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, pani Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i w środku jako rodzynek pan profesor Zbigniew Dziubiński, socjolog sportu, Akademia Wychowania Słodki Rodzynek. Słodki, nie, nie, będzie słodki. Będziemy rozmawiali o tym, jak tego cukru uniknąć, jak cukrzycy uniknąć, ale zobaczcie państwo krótki filmik z radami, jak jeść. W codziennym jadłospisie cukrzyka powinny się znaleźć produkty o niskim indeksie glikemicznym, czyli takie, które nie powodują nagłego wzrostu poziomu cukru we krwi. Do nich należą przede wszystkim produkty pełnoziarniste, chleb razowy, kasza jaglana, gryczana, jęczmienna, płatki owsiane, żytnie, jaglane, również warzywa w formie surowej oraz gotowane al dente. Idealnym pomysłem na śniadanie dla cukrzyka są pełnoziarniste tosty z zielonym groszkiem i wędzoną rybą. Zalecone są też niektóre owoce, mandarynki, jabłka, pomarańcze, morele, nektarynki czy jagody. Do tych produktów należą również rośliny strączkowe, np. fasola, groch, ciecierzyca czy soczewica. Potrawy powinny zawierać jak najmniej tłuszczy zwierzęcych, typu smalec, boczek, czerwone mięso i tłuste wędliny. Najlepiej zastąpić je chudymi mięsami, typu drób lub cielęcina. Co zjeść na obiad? Na przykład zupę ogórkową z pulpetami drobiowymi. W codziennej diecie powinny się znaleźć chude produkty nabiałowe. Na przykład sery białe, kefiry, jogurty naturalne czy maślanka. Należy zrezygnować z tłustych śmietan, tłustego mleka oraz serów żółtych. Sięgajmy po tłuszcze roślinne, w szczególności polecana jest oliwa z oliwek i olej rzepakowy. Warto wystrzegać się soli i cukru oraz produktów zawierających ich dużą ilość, słodkich soków i napojów, dżemów, słodyczy, miodu oraz żółtych serów i słonych wędlin. Po godzinie 18 nie powinniśmy jeść owoców. W diecie cukrzyka powinniśmy się wystrzegać bananów, daktyli, winogrona oraz suszonych owoców, które zawierają dużą ilość cukru. Tutaj była mowa o diecie cukrzyka, ale dotyczą chyba te zasady także tych osób, które by cukrzycy chciały uniknąć. Co na to moi eksperci? Słuszne rady? Słuszne. Pani Barbara Wojda. Ja zachęcam też wszystkich, żeby swój codzienny jadłospis opierać o zasady zdrowej piramidy. Dieta DASH. Teraz według zaleceń podstawą naszych posiłków powinny być warzywa i owoce, z tym, że nacisk kładziemy na warzywa, żeby było ich przynajmniej 400 gram w ciągu dnia, więc to jest sporo. Natomiast owoce raczej 100 gram, czyli jedna do dwóch porcji. Także natomiast tak jak tutaj już było wspomniane w materiale, produkty zbożowe, pełnoziarniste, z dużą ilością błonnika, ponieważ błonnik też jest tym substratem, który nam też wypełnia żołądek i czujemy się syci, nie chce nam się jeść. No i regularność posiłków też tutaj jest jak najbardziej wskazane. Pani prezes Anna Śliwińska, a czy jest jakaś dopuszczalna, zdrowa ilość cukru w diecie osoby, która chciałaby uniknąć cukrzycy? Właśnie chciałam dodać tutaj, że w dzisiejszych czasach już nie mówimy właściwie o diecie cukrzycowej. Tak się mówiło do niedawna. A teraz uważa się, że osoby z cukrzycą powinny jeść zdrowo, po prostu zdrowo. A zdrowa dieta dotyczy wszystkich. Tak samo osób, które chcą uniknąć cukrzycy i starają się uniknąć, i tak samo osób, które są, albo wydaje im się, że są całkowicie zdrowe. Więc tutaj to, co pani powiedziała, po prostu odżywiać się zdrowo. Najlepiej jest cukrów prostych w ogóle unikać, ale jak już ktoś bardzo chce i bardzo potrzebuje, to oczywiście w małych ilościach można sobie na nie od czasu do czasu pozwolić. Ja muszę powiedzieć tak, że trochę się bym nie zgodził tutaj z tymi wszystkimi wskazówkami dotyczącymi żywienia. Mój kolega, redaktor Zbigniew Cendrowski, może państwo go znacie, bojownik o zdrowie człowieka, mówił, że najważniejsze jest, żeby kontrolować masę ciała. Sprawa już jakości odżywiania się jest sprawą drugorzędną. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja bym patrzył na żywienie się. Jeżeli ktoś na przykład zachoruje na cukrzycę i lekarz mu powie, słuchaj, tu kromka chleba takiego, tutaj tego. Słuchajcie, jest to
Jeść oczywiście wszystko. Ja na przykład spożywam wszystko, tylko oczywiście w nie jakichś tam wielkich ilościach. Masa ciała jest kontrolowana. Oczywiście nie przesadzam z niczym i to przynosi pożądane, wydaje się, efekty. No i to właśnie to są dwie szkoły, bo pytanie, czy rzeczywiście można jeść wszystko, tylko kontrolować masę ciała, czy jednak pilnujemy tego, co jemy? Teraz często mówi się o zmianie nawyków żywieniowych. Nie mówimy o byciu na diecie, tylko po prostu zmieniamy nawyki żywieniowe, czyli po prostu zaczynamy jeść zdrowo. Ja na przykład ponad rok temu zmieniłam nawyki żywieniowe, choćby odstawiłam słodkie napoje, zaczęłam pić wodę. Kiedyś nie byłam w stanie napić się wodą, tak mi się wydawało. No zaczęłam właśnie też patrzeć na to, co jem. No więc która szkoła według pań tutaj jest lepsza? Może obie są dobre, znaczy pilnujemy masy ciała, ale mniej patrzymy na to, co jemy, czy jedno i drugie? Jeżeli mogę się włączyć. Punktem wyjścia jest kontrolowanie masy ciała. Natomiast jeżeli możemy bardziej zaingerować i jeszcze zadbać o jakość, prawda, produktów, to jest już super. To jest fantastyczna sprawa. Natomiast tym pierwszym krokiem to by było kontrola masy ciała. Ale warto też, Basiu, żeby na przykład nowotworów uniknąć, żeby nie tej chemii jeść mniej. Proszę bardzo. Kontrola masy ciała jest jak najbardziej wskazana, natomiast ja tutaj bym polemizowała w stosunku do tej jakości. Musimy zwracać uwagę na to, co jemy. To nie jest tak, że nie każdy ma inną percepcję tego, co dla niego wydaje się, że jest odpowiednie, że niektórym osobom wydaje tak, jak moim pacjentom, że no ale nie, ja w sumie nie jem wcale tak mało jem, ale w sumie no to mało jem i każdy ma inny odbiór. Natomiast ważne jest to, żeby dieta była jak najbardziej urozmaicona, oparta o wszystkie składniki. Natomiast co do jakości, no to tak jak mówiłam, oczywiście warzywa, owoce jako podstawa, idąc do góry piramidy, produkty zbożowe, produkty nabiałowe, mięso, tłuszcze, ponieważ wszystkie składniki odżywcze nam są potrzebne i musimy zadbać o to, żeby z każdej grupy produktów były w naszej codziennej diecie te produkty. Natomiast do końca taka kontrola tej masy ciała jest, że tak powiem, bym powiedziała, kontrowersyjna, dlatego że tutaj wchodzimy w tkankę tłuszczową, ile mamy tkanki tłuszczowej, ile mamy tkanki mięśniowej, ile mam wody, także ważne jest jakość posiłku. Ważna jakość. Pamiętajmy też, mówimy tak w takim uproszczeniu, że można jeść wszystko, ale pamiętajmy, że są produkty, których naprawdę trzeba unikać, bo one niczego nie wnoszą ku naszemu zdrowiu. Czyli przykładowo jakieś frytki z jakiejś popularnej sieci fast foodów. To naprawdę nie jest produkt, który byłby zalecany nawet w małych ilościach, bo on naprawdę niczego, żadnych wartości odżywczych nie wnosi. Tak, to na długo. Niestety ale też na krótko. Dzięki chemii, która jest tam zawarta. Natomiast pamiętajmy też, że może dojść do sytuacji, w której będąc osobą teoretycznie szczupłą, możemy mieć otłuszczone narządy wewnętrzne. Więc to też nie jest tak, że to, co widać na zewnątrz, to też jest wewnątrz. Dlatego ta baga nieraz jest myląca. Dlatego. To w takim razie za chwileczkę zapytam państwa, jak zmienić nawyki żywieniowe i jak spróbować zrezygnować z cukru, ale posłuchajmy, co zrobić, gdy zachce nam się na przykład czegoś słodkiego. Rada eksperta. Jeśli przyjdzie nam ochota na coś słodkiego, najlepiej sami upieczmy ciasto. Biały cukier najlepiej zastąpić stewią lub ksylitolem. Nadadzą one słodki smak, ale nie spowodują nagłego wzrostu glukozy we krwi. Czyli jednak można coś słodkiego i zdrowego. Można. Zawsze swoim pacjentom zachęcam ich, że jeżeli już coś słodkiego, to niech pierwszym wyborem będzie owoc, ponieważ owoc jest słodki. Fruktoza zawiera. Owoc jest słodki. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, że mamy trochę czasu, zainwestujmy w domowe słodycze. Naprawdę teraz jest jako Narodowe Centrum Edukacji, edukujemy zwłaszcza maluchów, małe dzieci, żeby na przykład Nutelle spokojnie mogły zrobić z awokado i z daktyli, niekoniecznie już musi być ta sklepowa. Domowe masło orzechowe także jest świetne, zwłaszcza dla osób, które uprawiają sport, ale to jeszcze sport za chwileczkę, panie profesorze. Chciałam tylko panią prezes zapytać, jak zmienić nawyki żywieniowe? Czy można po prostu tak z dnia na dzień pożegnać się z cukrem i jak to zrobić?
To zależy od osoby, tak jak wszystko, tak jak na przykład rozstanie się z nałogiem. Przypuśćmy papierosy, jeden rzuci z dnia na dzień, a drugi jednak potrzebuje co najmniej kilku prób i stopniowego odzwyczajania się od tego nałogu. Jedzenie cukru mówi się, że jest tak naprawdę nałogiem. I jeżeli uda nam się rzeczywiście ten cukier ograniczyć, czy wręcz odstawić, to wtedy zauważymy, że produkty, które dotychczas nie wydawały nam się nawet słodkie, one tak naprawdę są słodkie. Także... To prawda. Przyznaję. Można. Teraz soki, które kiedyś piłam, a piję wodę i jak próbuję soku, to wydaje mi się wręcz niemożliwy do wypicia. I panie profesorze, teraz będzie pytanie do pana, jak zadbać o tę aktywność fizyczną, ale króciutki filmik najpierw. Należy również pamiętać o aktywności fizycznej. Najlepiej, żeby to było minimum 30 minut dziennie. Może to być spacer, marsz, basen lub rower. Należy wybrać taką formę aktywności fizycznej, którą najbardziej lubimy. Panie profesorze. Tak, ale jeszcze chciałem jedno słowo dotyczące tutaj wcześniejszych wątków, które były podejmowane, a mianowicie te wszystkie rzeczy, to te nawyki żywieniowe związane z dużą ilością cukru, to wszystko głowa. Trzeba głowę przestawić, ustawić. Jeżeli głowa jest dobrze ustawiona, to naprawdę nie ma problemów. To wtedy ja nie czuję potrzeby, że muszę to zjeść i naprawdę szybko można zmienić. Tylko trzeba trochę determinacji, tak, oczywiście. Ale musi być też jakiś impuls, prawda? Jakieś impuls. Postanowienie. Czy też... Często pomaga rodzina, bo jeżeli żyjemy w rodzinie i po prostu nie jemy sami, to na pewno będzie nam dużo trudniej, jeżeli będziemy widzieli otoczenie, które nie zmieniło złych nawyków. Także jeżeli w danym otoczeniu wszyscy zmienią złe nawyki, to jest dużo, dużo łatwiej. Powracając do sportu, no bo rozumiem, że tak, tak o sporcie powinniśmy mówić. No to jest tak, że w życiu naszym oczywiście w internecie jest, codziennie otrzymuję kilka różnych informacji, że weź tylko tą pastylkę przez tydzień, a już będziesz 10 kilogramów lżejszy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest, proszę państwa, no to oczywiście jest takie jawne dosyć oszustwo, jawne oszustwo. Proszę państwa, trzeba oczywiście nad masą ciała pracować i tutaj jest prosta zasada, no jak dużo przyjmujemy wysokokalorycznych produktów, no to jeżeli chcemy właśnie zachować tą równowagę, żeby to się bilansowało, no to trzeba uczestniczyć w aktywności ruchowej. Panie i to powiedzą solidne. Nie przyjmować wysokokalorycznych produktów, nie. Prawda? Tylko najniższy indeks glikemiczny z danej grupy. Zgadza tak. się, zgadza się, oczywiście. I to trzeba, no, dużo tej aktywności ruchowej. Ja powiem tak, żebyśmy nie straszyli ludzi, którzy no, są chorzy na cukrzycę. Rzeczywiście, tą cukrzycę no, trzeba zaakceptować, trzeba z nią się oswoić i trzeba zacząć działać racjonalnie, również jeżeli chodzi o ilość tych produktów, które wprowadzamy do organizmu, jeżeli chodzi o jakość, kontrolować masę ciała, dbać o to, żeby to żywienie było jak najbardziej racjonalne, ale jednocześnie aktywność. Aktywność jest o tyle ważna, że nie tylko wydalamy te kalorie zbędne, prawda, ale również poprawiamy ogólną kondycję, ogólne samopoczucie, a to też sprzyja nam, żebyśmy mogli no, skutecznie walczyć, żebyśmy byli zdeterminowani w walce właśnie z tą chorobą. Ja myślę, panie profesorze, że my nie chcemy nastraszyć osób chorych na cukrzycę, ale może chcemy trochę nastraszyć te osoby, które jeszcze nie są chore i powinny tej cukrzycy... Potencjalnie mogą być. No właśnie, to jeszcze pani Barbara Wojda, o tej zmianie nawyków. Ważną rzeczą jest, obserwujemy wśród zwłaszcza teraz młodych ludzi, nieregularność posiłków. Zazwyczaj jest tak, że są pomijane śniadania, pierwszym posiłkiem jest na przykład jakiś tam szybka kawa, jakieś no drożdżówka na początek i de facto pierwszym posiłkiem jest dopiero kolacja. I on zazwyczaj się zjada taką, dlatego że w momencie, kiedy będziemy się głodzili przez cały dzień, no niestety zapotrzebowanie energetyczne organizm wysyła i musi być dowóz tej energii. Natomiast jeżeli będzie to na koniec dnia, wtedy, kiedy jesteśmy najmniej aktywni, no niestety i skutek jest taki, że tej energii nie będziemy jak później wydatkować odłoży, tak, i niestety nie możemy jej spalić. Ostatnie zdanie pani prezes na koniec w sprawie profilaktyki, jakby pani miała naszym widzom poradzić? Dużo ruchu. Zdecydowanie. Aktywność fizyczna każda, nawet najdrobniejsza, czyli taka, którą wykonujemy przy okazji. Czyli idziemy na zakupy, a nie jedziemy. Wchodzimy po schodach, nie jedziemy windą.
i inne tego typu aktywności. I oczywiście racjonalne żywienie. I tu polecam dwie rzeczy, jeśli chodzi o zakupy. Listę zakupów i nie chodzić na zakupy głodnym. O, tak, nie chodzimy, bo wtedy koszyk jest taki i wszystko zjadamy wszystko. Od razu. Dziękuję serdecznie moim gościom. Pani Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, profesor Zbigniew Dziubiński, socjolog sportu Akademia Wychowania Fizycznego. Dziękuję. Pani Barbara Wojda. Dziękuję. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Ruszajmy się, jedzmy zdrowo, a wtedy unikniemy cukrzycy. Być może nam się uda. Dorota Łosiewicz, to były gorące pytania. Zaraz porozmawiamy o Eurowizji i o tym, czy dzieci muszą wyglądać jak dorośli.